Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest pan dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na stadionie PGE Narodowe, a także wicedyrektor do spraw medycznych Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Jest pan jedną z pierwszych osób w Polsce zaszczepionych przeciw COVID. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Na razie nic się nie dzieje. Dzień jak co dzień. Właśnie rozpoczynamy kolejny dzień pracy. Kolejne szczepienia. Także wszystko przebiega zgodnie z planami. Zgodnie z planami, to bardzo się cieszymy i bardzo dobrze, czyli nie ma pan żadnych objawów, o które mógłby pan się martwić, a tym bardziej jakichś niepożądanych odczynów poszczepiennych. Nie, bo ramienia jedynie jest takim objawem, który chyba występuje przy każdej iniekcji, więc tutaj to jest jakby wpisane w sam program szczepień. A jakby się takie objawy pojawiły, niepożądane, to gdzie zaszczepieni mają się zgłaszać, gdzie mają to notować i informować? No, każdy ma swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Myślę, że jest infolinia też podana, która ma też wspomagać wszelkiego rodzaju cały proces szczepień. Ale tak naprawdę no, najbliższy kontakt z lekarzem powinien mieć miejsce. Nie telefony na 112, na telefon ratunkowy, tylko jednak podstawowa opieka zdrowotna bądź przychodnia, nocna pomoc lekarska, ostatecznie ewentualnie bezpośrednio do izb przyjęć czy szpitalnych oddziałów ratunkowych, aczkolwiek to w ostateczności, jeżeli coś bardzo dużego się dzieje, to oczywiście też wzywamy pogotowie, ale to już w przypadkach jakby skrajnych, które mogą też towarzyszyć inne choroby, prawda? I będziemy myśleć, że jest to odczyn poszczepienny, a tak naprawdę mogą to być objawy niezwiązane w ogóle ze szczepieniem, tylko równolegle tocząca się choroba. Panie doktorze, ponad 43% Polaków deklaruje, że nie zaszczepią się, nie chcą się szczepić. Co by pan im powiedział i skąd takie duże nastawienie negatywne do szczepień? Znaczy ja się cieszę, że szklanka jest do połowy pełna. 57 deklaruje, że się zaszczepi. Wobec tego myślę, że ta proporcja będzie w miarę czasu, w miarę wyszczepialności się zmieniała, bo jeżeli mamy osiągnąć normalność, no to tylko i wyłącznie wszyscy razem. A nie obawiał się pan terminu i czasu, w jakim postępowały prace nad szczepionką, bo przypomnijmy, według Światowej Organizacji Zdrowia pierwsze partie koronawirusa miały być dostępne dopiero w grudniu 2021 roku, albo nawet w czerwcu 2022 roku. Mówiło się o tym, że 18 lub 24 miesiące to jest to tempo prac nad szczepionką. Tutaj było takie ekspresowe tempo, niespotykane do tej pory w żadnym przypadku, jeżeli chodzi o szczepienia. No, pamiętajmy o tym, że kiedyś list wysyłaliśmy i szedł on 2 tygodnie do Australii. Teraz wykręcamy numer i rozmawiamy z drugą osobą po drugiej stronie globu, praktycznie w tej samej sekundzie. Mówimy o akceleracji informacji, akceleracji tak naprawdę wiedzy, dostępu do tej informacji, no i tego banku big data, który no niestety, ale w tej chwili ta era tych analiz wielodanowych nadeszła i jesteśmy w stanie naprawdę o wiele więcej osiągnąć, jeżeli doba ma 24 godziny i naukowcy pracują 24 godziny, a nie 8, tu mówimy już o trzykrotnym wydłużeniu czy skróceniu prac, tak? Ale ten czas po prostu poświęcony nauce można znacznie akcelerować. I tutaj mieliśmy ten przykład. No i najważniejsze pytanie, pan się zaszczepił, tak jak już setki, podejrzewam tysiące osób w naszym kraju. Na ile czasu po przyjęciu szczepionki nabywa się odporność przeciwko COVID? Pamiętajmy, że samo zaszczepienie nie zwalnia nas z przestrzegania dystansu, maseczek, no i dezynfekcji, bo tak zaszczepienia, to jeszcze trzeba nabrać odporności. Tą odporność nabieramy dopiero po drugiej dawce, która jest po 21 dniach od pierwszego szczepienia i od tego czasu jeszcze musi upłynąć troszeczkę czasu, żeby kilkanaście dni, żeby wykształciły się te przeciwciała i dawały nam ochronę. Czyli łącznie to jest około miesiąc i kilka dni po zaszczepieniu. Tak jak pan mówi, 21 dni plus kilkanaście dni, czyli półtora miesiąca, wtedy mamy tę odporność. A na ile czasu ta odporność nam starcza? Czy my wiemy?
Znaczy, no, wedle producenta ma nas zabezpieczyć na 2 lata, aczkolwiek to wszystko jest nowe, to wszystko będzie badane w tej chwili na bieżąco. To nie można powiedzieć, że coś jest jakby pewne, że na 2 lata czy na rok. Zobaczymy, jak No w właśnie, kształcie skąd ta cyfra 2 lat, a nie 3, a nie 5, a nie 10? No jakiś horyzont czasowy trzeba założyć, tak? Na pewno to ma być trwalsza odpowiedź niż po przechorowaniu chociażby skąpoobjawowym, kiedy wiemy, że są przypadki, kiedy przechorujemy, te przeciwciała się pojawiają i są doniesienia, że te przeciwciała niestety, ale znikają po pewnym okresie czasu, nie dając nam stuprocentowej odporności Czyli nawet w ciągu całego roku. Czyli za 2 lata znowu będziemy musieli się szczepić? Panie redaktor, jeżeli wyeradykujemy tego wirusa całkowicie, tak, czyli jednak tak jak ospę, czy wiele innych chorób, które w tej chwili już się nie pojawiają, to przecież podobnie było z gruźlicą. No, kraje zachodu Europy nie szczepią się na gruźlicę, nie szczepiły się na gruźlicę, bo ta granica wyszczepialności to była Rosja, Polska, kraje tak naprawdę Niemcy Wschodnie. I tak naprawdę ta gruźlica nie dotarła dalej na zachód Europy. My jesteśmy zaszczepieni na gruźlicę i gruźlica nie jest wielkim problemem w tej chwili. No tak, tylko nikogo, że ona się pojawia. Na gruźlicę szczepimy się raz w życiu, znaczy tymi 2 dawkami raz w życiu, na wszystkie inne choroby też raz w życiu. A tutaj przedstawił pan nam wizję, że co 2 czy tam co kilka lat będziemy musieli się szczepić. Nie, ja takiej wizji nie przedstawiam w tej chwili, to na razie powiedziałem, że musimy poczekać i zobaczyć, bo może będzie tak, że to jest trwała odporność i ten wirus już zniknie. Czyli no, nie mamy badań po prostu na razie. Osoby zaszczepione na gruźlicę nieraz też mogą zachorować na prosówkę i to się zdarza. To są tak zwane przypadki kliniczne, które się no, zdarzają zawsze, jak w każdej chorobie, no, odstępstwa od założeń. Są. Odstępstwa są, to jest wszystko w fazie badań, trochę eksperymentu. Nie jest to eksperyment, nie, panie redaktor, nie jest to eksperyment. Różne są głosy na ten temat. Nie, praca opublikowana i dopuszczenie przez FDA i EMA jest w oparciu o badanie kliniczne trzeciej fazy. Skończone. Tak, ale wie pan o tym przecież dobrze, że po zarejestrowaniu szczepionki nadal prowadzone są badania porejestracyjne obejmujące uzupełnienie te badania kliniczne 4. fazy, gdzie są badane duże populacje i dopiero to dopiero umożliwia tak na dobrą sprawę wychwycenie najrzadziej występujących NOP-ów i to takie, które właśnie występują w szczepieniu i tak grypy. Dalej. W przypadku grypy też są dalej badania prowadzone. W różnych grupach, w różnych chorobach, jak wpływa wyszczepialność grypy na zachorowania w danej grupie jednostek chorobowych. Cały czas będą te badania prowadzone i to na tym polega nauka. Tak, będziemy na pewno tym badaniom się przyglądać, a ci, którzy są ozdrowieńcami, panie doktorze, powinni się szczepić? Ci, którzy przechodzili, czy jednak sobie odpuścić? Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby ozdrowieniec. Wiemy, że Marek Posobkiewicz, który jest byłym głównym inspektorem sanitarnym, który przechorował koronawirusa, wczoraj był zaszczepiony. Ale czy to jest konieczne? Czy to jest konieczne, żeby nie zachorować? Czy szczepienie nam gwarantuje to, że nie zachorujemy po prostu? Szczepienie nam poprawia nasz układ odpornościowy, stymulując do wytworzenia przeciwciał neutralizujących SARS. Jeżeli mamy niskie miano przeciwciał po przechorowaniu, to zawsze trzeba doszczepić będzie, tak? A jak mamy tak wysokie przeciwciała? To nie ma różnicy. To i tak jest to utrwalenie informacji o odporności. Czyli to nie jest takie ważne. Pan jest także to szczepienia szczepieniami, pan jest także dyrektorem na Stadionie Narodowym, tym szpitalu tymczasowym, polowym. Wiemy, że jest zajętych 80 łóżek, przygotowano 1000. Czemu jest takie małe obłożenie? Ale niech pani zwróci uwagę na krzywą zachorowań, tak? No w szpitalu macierzystym też są miejsca i w innych szpitalach. To może warto by zlikwidować ten szpital? Może on jest już niepotrzebny, panie doktorze? No, to jest mniej więcej odpowiedź w czasie pandemii, to czy zlikwidować wojsko. Musi być coś prewencyjnego, co zabezpieczamy. Te kadry wykorzystamy w tej chwili do procesu szczepień i ustawimy punkty szczepień wokół na stadionie
narodowym i personel, który jest zaangażowany w tworzenie tego szpitala, będzie uczestniczył w procesie szczepień masowych, populacyjnych. A szczepionka Pfizer-BioNTech wiemy, że jest przechowywana w temperaturze minus 70 stopni do 6 miesięcy, później w lodzie transportowana, później w temperaturze nieco wyższej plus 2 stopni do 5 dni. Jak państwo sobie radzą właśnie z tym przechowywaniem, bo to był też taki duży znak zapytania? Znaczy dostawy są na bieżąco, wobec tego my bierzemy tyle, ile jesteśmy w stanie wyszczepić danego dnia. Mamy listy i wiemy, ile osób, na ile osób zamierzamy wyszczepić danego dnia i taką ilość szczepionki dostajemy w fazie złamania łańcucha zimnego, który przechowujemy przez kolejne 5 dni w zakresie chłodni, które są na bieżąco przygotowywane szczepionki w ramach apteki. I jeszcze na koniec pytanie takie związane z episkopatem. Episkopat Polski wczoraj właśnie zabrał zdanie, jeżeli chodzi o szczepienia, jeżeli chodzi o dowolność. Każdy człowiek ma prawo do dobrowolności. Jeżeli chodzi o szczepienia, to jest stanowisko Konferencji Episkopatu Polski i ten zespół ekspertów do spraw bioetycznych tak zaznaczył, ale pojawił się wątek związany z użyciem do produkcji szczepionek w ogóle i zasadności elementów, czy w procesie związanych z aborcją, związaną z tymi płodami abortowanymi. Czy tutaj w przypadku tej szczepionki mamy pewność, że w tym całym łańcuchu taki element nie jest zawarty? Złe usta mówią 10 razy. Jak ktoś będzie chciał negować proces szczepień, to wymyśli jeszcze wiele różnych rzeczy, o płodności, o najróżniejszych rzeczach straszących ludzkość. Niech pani redaktor tylko sobie przypomni, jak powstała penicylina. Był sobie taki pan, który zobaczył, że bakterie nie rosną na płytce, bo jest na nich pleśń. I później tą pleśń wstrzyknięto komuś do żyły. Wyobraża sobie pani w tej chwili, żeby ktoś, przychodząc w komisję bioetyczną i inne rzeczy, tak szybko mógł to doprowadzić. Kiedyś nauka polegała na nauce, a nie na wiecznych wątpliwościach. Więc tutaj mówimy o tak naprawdę tylko i wyłącznie chęci prawidłowego myślenia, zdrowego rozsądku, a nie do dorabiania historii, które tak naprawdę są tylko po to, żeby wprowadzać niepewność. Jesteśmy erą przesytu informacji niestety i te informacje docierają, dziennikarze też starają się uczyć medycyny, no. Pozwólmy lekarzom leczyć. Rozumiem jak najbardziej, tylko mówię o stanowisku Episkopatu Polski i właśnie o związkach, gdzie... Każdy człowiek ma wolną wolę. Wobec tego to jest ale pan nie odpowiedział, panie doktorze, na moje pytanie. Czy przy tej szczepionce mamy pewność, że te komórki z abortowanych płodów nie były użyte przy produkcji? A do czego miałyby służyć? No, inżynieria genetyczna to polega na kompletnie hodowlach łańcuchów różnych mRNA czy RNA, ale to tam niepotrzebne są komórki akurat płodów, raczej to są specjalnie wyhodowane nośniki tak naprawdę do transkrypcji genowej. To jest pytanie do genetyków, nie do mnie, natomiast ja nic nie słyszałem takiego oprócz tych właśnie wszystkich doniesień związane z tym, żeby zdyskredytować proces szczepień. Dzisiaj pan jedzie do pracy i będzie pan przeprowadzał kolejne szczepienia. Tak jest, już jestem. Już pan jest? Duże jest zainteresowanie wśród służb medycznych? No dosyć spore tak naprawdę, które przerosło nasze oczekiwania w pewien sposób, bo mieliśmy zapotrzebowane na 60-70% personelu i codziennie około 20% więcej zapotrzebowania z klinik na razie, jeżeli chodzi o wyszczepialność szpitali. Chodzi zapytań i prośb o kolejne szczepionki na następny dzień. Także jest to bardzo pozytywny odbiór. Bardzo dziękuję. Pan dr Artur Zaczyński, dyrektor szpitala tymczasowego na stadionie PGE Narodowe, także wicedyrektor do spraw medycznych Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę i pięknego dnia życzymy. Dobrego dnia wszystkim. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.